Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj ze mną pani Gabrysia, która w Encio uczy dzieci i młodzież. Zapraszam do posłuchania, jak te zajęcia wyglądają w Encio i jak wygląda w Encio praca pani Gabrysi. Dzień dobry pani Gabrysiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak jak wspomniałam, dzieci, młodzież, to jakiś nowy pomysł w życiorysie, czy to od zawsze chciałam, czy angielski? Jak to w ogóle wyszło? Ja w ogóle lubiłam się uczyć angielskiego od zawsze, natomiast gdzieś po drodze wpadłam na taki pomysł, żeby zostać geodetą. Nie wiem, co mnie skusiło, żeby gdzieś pomyśleć o tym, że ja chcę być geodetą, skoro gdzieś zawsze czułam, że ja się uwielbiam uczyć angielskiego. Kończąc technikum geodezyjne, gdzieś tam się jednak opamiętałam i stwierdziłam, stop, ja się jednak chcę szkolić w języku angielskim, chcę uczyć dzieci języka i wybrałam studia filologiczne i uważam, że to była bardzo dobra decyzja. I gdybym miała drugi raz wybierać, nie zmieniłabym zdania, postawiłabym na język angielski, bo to jest to, co naprawdę bardzo lubię robić. I praca z dziećmi i młodzieżą, a z którymi chętniej? Ma pani jakąś taką preferowaną, nie wiem, grupę wiekową? Głównie w Encio uczę dzieci ze szkoły podstawowej i bardzo lubię uczyć tą grupę wiekową. Natomiast wydaje mi się, że dobrze też pracuje mi się ze starszą młodzieżą z liceum, z technikum. Lubię taką różnorodność. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o dzieci, to mam bardzo duże doświadczenie, które zaczęłam w ogóle zbierać już od praktyk, które miałam na studiach. Później zaczynając pracę jako nauczyciel, brałam udział w różnych szkoleniach, głównie opartych na tym, jak uczyć dzieciaki właśnie ze szkół podstawowych, więc wydaje mi się, że tutaj mam największe doświadczenie, dlatego najlepiej się czuję może w takiej grupie. Natomiast bardzo chętnie poznaję nowe metody nauki języka i wydaje mi się, że chciałabym poszerzać moją wiedzę na temat różnych grup wiekowych i rozwijać się na każdej płaszczyźnie. Ja pamiętam, jak pani u nas zaczęła, pani od razu z marszu miała genialny kontakt z dzieciakami, ale to chyba też bagaż doświadczenia wyniesionego z tej dodatkowej pracy w bawialni na studiach, dobrze mówię? Tak, dorabiałam sobie na studiach, wcześniej pracowałam w bawialni dla dzieci, tam te popularne kulki. Genialnie. Bardzo dużo mnie nauczyła. To była w ogóle moja pierwsza styczność z takimi maluchami i gdzieś ten kontakt z dziećmi złapałam i chyba łatwiej mi było tutaj zacząć pracę, tak jakby zrozumieć ten dziecięcy świat. Ich spojrzenie na świat, bo ich perspektywa jest inna. Dla nich ich wielkie problemy czasem dorosłym wydają się małe, a to jednak super. To właśnie wydaje mi się, że sprawia, że dzieciaki tak chętnie do pani chodzą. Już do domu, już się skończyło. Ważny jest element zabawy w nauce. Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że to jest najlepsza droga, żeby to dziecko poznało język nie tylko przez pryzmat kserówki czy książki, ale tak jakby zanurzyło się w tym języku, czyli miało ten język tak jakby w sytuacjach realnych, w sytuacjach życiowych, podczas zabawy. Dlatego rozmawiając z dziećmi, prowadząc lekcje, używamy tylko języka angielskiego i naprawdę wydaje mi się, że język polski jest zbędny dla takich małych dzieciaków. One robią wszystko intuicyjnie, one patrzą na mnie i też ja też uczę się teraz języka hiszpańskiego od podstaw. I tak sobie pomyślałam, że przecież pani po hiszpańsku mówi do nas cały czas. Ja też jej nie rozumiem momentami, ale wiem, co robić. Niepotrzebny mi jest język polski na lekcji hiszpańskiego, chociaż hiszpański umiem na poziomie podstawowym jak na razie, więc wydaje mi się, że tak, że tutaj język angielski mówiony jest bardzo ważny i tego języka trzeba się trzymać podczas lekcji. Czyli nie ma sensu, ja kiedyś coś takiego widziałam, pytanie dziecka, co to za kolor i on mi odpowie, że niebieski, ja zapytam, jak jest niebieski po angielsku, dowiem się, że blue i my sobie to tak wszystko po polsku opowiemy i dowiemy się, że blue, to w ogóle nie ma sensu. To nie jest uczenie dzieci.
Nie, stacjonarnie absolutnie nie ma to sensu. Ja też uczyłam dzieci w przedszkolu, prawda? Tutaj niedaleko i tam dzieci mają 3, 4, 5 lat i tam też nie używam języka polskiego, mówimy tylko po angielsku i te dzieci sobie radzą. Bo my mówimy, ja wejdę słowo Pani Gabrysiu teraz o zajęciach NCO w ochronce u sióstr służebniczek na Orackiej. Tam tak, są dokładnie. Jeszcze mniejsze, tam są 3, 4, 5, 6-letnie dzieci, tak? Tak, też prowadzimy właśnie tam zajęcia i też używany jest tylko język angielski, nie tłumaczę im, że blue to niebieski, nie. Poprzez pokazywanie przedmiotów, naśladowanie i różnych czynności, no wydaje mi się, że tak, że to jest najlepsza opcja. Online na początku było ciężko, bo dzieci nie rozumiały poleceń, tak, kliknij, otwórz, ja udostępnię ekran i tak dalej, więc trochę tego polskiego musiało być. Natomiast teraz, kiedy one już wiedzą, co trzeba robić, ja mówię po angielsku i one intuicyjnie odpowiadają. Czyli jeśli dostają kontrolę nad myszką, bo mają coś wybrać i kliknąć, nie ma sensu nazywać w ogóle tego po polsku, bo on wie, to już... Już teraz tak. Już teraz to działa, sprawdziłam. Stopniowo, na początku używam tego polskiego troszkę więcej i stopniowo odchodziłam. Od poniedziałku, od 2 tygodni w sumie staram się w 100% prowadzić lekcje w języku angielskim i to się udaje. I dzieci za tym poszły. Dla dzieci? No tak, tak. To jest rzecz naturalna. Nie było protestu. A Pani Gabrysiu, to jeszcze z takiej strony. Czasem się słyszy, czasem dzwonią do nas rodzice i chcą zapisać dziecko na korepetycje, na takie indywidualne lekcje. No ja się wtedy pytam, dlaczego? Czy jest jakiś problem? Czy to dziecko jest tak wybitne, że faktycznie potrzebuje uczyć się na poziomie maturalnym w szkole podstawowej i ciężko mu znaleźć grupę na tym poziomie? Czy ma tak ogromne zaległości? Nie wiem, mi się wydaje, że gdzieś te korepetycje to jest po prostu... uczenie trochę dziecka niesamodzielności i lenistwa na zasadzie no to daj, no to które zadanie, no to odróbmy. A u nas te małe grupy to inaczej działa. No to jest moja wizja szkoły. Jak Pani to się sprawdza na zajęciach? Wydaje mi się, że praca w małych grupach ma ogromne plusy. Nikt, że tak powiem, nie siedzi gdzieś z tyłu cichutko, tylko każdy bierze udział w lekcji. Ja mam możliwość sprawdzenia umiejętności każdego z uczniów. Każdy ma szansę się wypowiedzieć. Też dzieci uczą się od siebie nawzajem. Można wprowadzić bardzo dużo aktywności, metod i gier. Właśnie odpowiednich dla takiej małej grupki, które na przykład, kiedy dziecko siedzi z nauczycielem face to face, ciężko jest osiągnąć ten element rywalizacji taki prawdziwy. Lepiej jest, kiedy dziecko rywalizuje z rówieśnikami, ponieważ nauczyciel zawsze musi gdzieś przegrać w jakiejś grze i to wtedy nie jest naturalne. Wydaje mi się, że tak, że te małe grupy są dużo lepsze niż indywidualne zajęcia. Ja pamiętam, jak sama świeżo po studiach też udzielałam tych korepetycji tradycyjnych i chcąc z dziećmi mówić, nie tylko robić z nimi to zadanie domowe, chcąc ich pociągnąć dalej, żeby one były, ja pamiętam, ile lekcji ja udawałam, że przegrywam z tym dzieckiem w te karty, w tę planszówkę, ile ja się udawałam, że przegrywam, żeby to dziecko miało jakąś frajdę. Ja już czasami nawet specjalnie wygrywałam, żeby nie było to podejrzane. No bo dzieci to widzą, dzieci to czują i jak jest jakiś fałsz i obłuda, to wyjdzie. I to jest bez sensu. To po prostu, no wydaje mi się, że to jest ograniczanie dzieci, że to, że oni nie tylko pytają pani i pani odpowiada i pani pyta i on odpowiada. Nie, oni między sobą wchodzą w interakcję, od siebie się uczą. No i potem nie boją się odezwać. Nie ma Pani takiego wrażenia? Nieraz robię takie ćwiczenie, że ja zostawiam ich, oni mają sobie rozmawiać, nie wiem, dyskutować na jakiś temat. Ja gdzieś odchodzę w kąt i czekam... I przysłuchuję, tak? Kontroluję, ale nie przerywam.
nie przerywam, nie poprawiam. Oni mają teraz czas na to, żeby się oswoić, że można mówić, tak? Wiedzą, że ja tutaj zaraz nie przyjdę i im powiem źle, bo to nie o to chodzi. A gdyby takie dziecko rozmawiało tylko ze mną, to czułoby się w jakiś sposób, wydaje mi się, kontrolowane. Tutaj jak rozmawia z rówieśnikiem, to wie, że ta druga osoba nie zwróci mu tak uwagi. Może myślę, że o to chodzi. Żeby się przełamać, żeby mówić i uczyć się na błędach, tak? No. Dokładnie, uczą się na swoich błędach, wydaje mi się, że to jest dla nich sytuacja bardziej przyjazna, rozmawiać z rówieśnikami po prostu. No bo nie sztuką jest poprawnie, gramatycznie milczeć. Sztuką jest mówić. Proces uczenia się polega na popełnianiu błędów, to jest oczywiste. I ten, kto się nie uczy, to tych błędów popełniać nie będzie. Każdy popełnia błędy, to jest naturalne. Ale nie należy, że tak powiem, za każdym razem tak strasznie naciskać na to wyłapywanie i poprawienie błędów, bo to też może zablokować kogoś. Oczywiście to jest ważne, żeby poprawnie mówić, ale to też przychodzi z czasem. Myślę, że tutaj właśnie potrzebne jest się otworzyć i odważyć mówić w pierwszej kolejności. A jako nauczyciel widzi Pani, że jest taka idealna, złota metoda na pracę z dziećmi, nastolatkami? Da się wbić je w taki szablon, tak teraz, tak będzie to działać? Wydaje mi się, że nie. Znaczy jestem pewna, że nie ma takiej metody, która odpowiada każdemu uczniowi i każdej grupie. Każda grupa jest inna i pracuje innym tempem. Biorąc na przykład pod uwagę podręczniki, z których korzystamy, mam kilka klas drugich, i z jedną klasą, drugą jestem w połowie książki, z drugą klasą jestem, już kończymy książkę, a jeszcze z trzecią grupką jestem w innym momencie. Więc ja tempo pracy dostosowuję do grupy, z którą grupą mogę iść szybciej, z niektórą troszkę wolniej, ale te dzieci w swoim tempie tą wiedzę osiągną, tak? Nauczą się to, co założyliśmy, dlatego i tempo pracy, i metody są dostosowane indywidualnie. Też z doświadczenia mogę powiedzieć, że w jednej grupie mój pomysł na lekcję sprawdził się super, natomiast wykorzystując ten sam pomysł w innej grupie, już wcale nie było tak super. I to też dowodzi temu, że nie każdym dzieciom może się podobać to samo, nie każde dzieci reagują na to samo w taki sam entuzjastyczny sposób. Jednemu coś odpowiada w ten sposób, drugiemu inny, więc wydaje mi się, że trzeba być plastycznym. No a czyli tych materiałów, tych pomysłów, no to trzeba mieć nieskończoność, żeby z tego były efekty. Wydaje mi się, że trzeba być pomysłowym, można też tworzyć własne materiały. Materiałów mamy bardzo dużo, pod dostatkiem mamy materiałów tutaj w zasobach Encio i to są materiały tworzone z naszych pomysłów, tak? To są wspólne nasze pomysły, więc gdzieś te wszystkie gry, te wszystkie pomoce naukowe, to są pomysły tutaj lektorek z Encio. Wiadomo, my się inspirujemy też pomysłami innych nauczycieli, też dużo pomysłów ze szkoleń tutaj wprowadziłam, ale tak, materiałów mamy bardzo dużo i są one bardzo pomocne i głównie korzystam z zasobów właśnie Encio. Czasami tworzę też swoje. To ja jeszcze tak na koniec zapytam Pani Gabrysiu, jaka jest rola rodzica, tak z Pani perspektywy, z perspektywy nauczyciela, lektora, przyprowadzenia dziecka na lekcję i go odebranie? Wydaje mi się, że dzieci na pewno skorzystałyby z pomocy rodzica, gdyby rodzic też w jakiś sposób zaangażował się w ten proces nauczania, nie tylko poprzez przyprowadzanie tych dzieci i odbieranie. W jaki sposób rodzic może to zrobić? Wydaje mi się, że pierwsze co, może skorzystać z gier planszowych, które są dostępne w naszych podręcznikach. Tam po każdym dziale jest gra planszowa z naszym słownictwem. Można otworzyć książkę i zagrać z dzieckiem w grę w wolnym czasie, tak? Jeżeli, nie wiem, rodzic nie ma czasu z jakiegoś powodu, żeby z tym dzieckiem usiąść na chwilkę, może włączyć mu różne bajki w języku angielskim, można takiemu dziecku włączyć różne piosenki w języku angielskim, których jest pod dostatek na YouTubie. Polecam bardzo piosenki Super Simple Songs.
naprawdę dzieciom się podobają, są bardzo żywiołowe i te dzieci się osłuchują z językiem, więc rodzic może nie tyle nauczy tego języka, ale pomoże się dziecku osłuchać, wprowadzi taki kontakt, więc dziecko będzie miało więcej kontaktu z językiem niż tylko przez tą jedną godzinkę w tygodniu, tak? Dziecko będzie miało kontakt w poniedziałek, wtorek, w środę, nie tylko na lekcji angielskiego. Dziecko też, wydaje mi się, będzie widzieć, że to jest ważne. Że skoro my o tym rozmawiamy, że skoro my coś robimy w tym kierunku, że nawet niekoniecznie mówiąc dziecku ucz się, tylko jakoś tak całą tą otoczkę dbając o to, dziecko odczuje, że aha, czyli na tym nam zależy, to jakoś zadbać o to bardziej, gdzieś może postawić to, no nie wiem, wyżej niż piłkę nożną, no to już zależy, każdy inny, ale chyba nawet ta atmosfera zbudowana wokół tego, czy to zainteresowanie, to też jest kluczowa sprawa. Wydaje mi się, że fajnie jest zainteresować dziecko językiem angielskim, pokazać mu, że naprawdę to jest ciekawe doświadczenie i to jest coś, co się przyda, co jest potrzebne, co można wykorzystać na co dzień. Mhm. Pokazać. Cudownie to pani ujęła. Nie powiedzieć ucz się, Jasiu, ucz, tylko pokazać, że to jest ciekawe, że można coś więcej niż tylko odhaczać zajęcia. Pani Gabrysiu, ja wiem, że pani zaraz zaczyna zajęcia. Dokładnie. Więc bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za te cenne dla rodziców i dla uczniów wskazówki. Dziękuję. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się stacjonarnie. Pozdrawiam też serdecznie. Mam taką nadzieję. Do widzenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.